Automarket Centrum Spółka Cywilna Bajor i Przygoda oferuje samochody używane różnych marek, sprzedaż, komis i leasing. Zapraszamy na zakupy. Mielec, ulica Moniuszki 8, telefon 509 512 817. Na zakupy zaprasza Korczowa Dolina, Centrum Handlu. Najdalej wysunięte na wschód Polski Centrum Handlowe. Centrum Handlu Korczowa Dolina to największy obiekt handlowy położony w miejscowości Młyny na Podkarpaciu, 2 km od granicy z Ukrainą w strefie ruchu bezwizowego. Nowoczesne przestrzenie handlowe, przestronne korytarze i przejrzysty system wizualizacji zapewniają wysoki komfort zakupów. Centrum zaprasza do zakupów w branży odzieżowej, RTH, AGD, budowlanej, motoryzacyjnej, spożywczej, drogeryjnej, meblowej i innych. Korczowa Dolina zaprasza od poniedziałku do soboty od 9 do 20 i w niedzielę od 10 do 18. Sponsorem serwisu jest Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, oferujący kredyty gotówkowe, mieszkaniowe, na samochody nowe i używane, lokaty, rachunki, ubezpieczenia, dotacje oraz szybką i wygodną bankowość internetową. Zapraszamy do oddziałów banku oraz na stronę www.bsllubaczow.pl. Serwis sponsoruje firma Chemifarb Wiesław Nawrot. Tu kupisz m.in. farby, dywany, panele podłogowe i wykładziny. Telewizja Lubaczów, Iwona Buczko. Zapraszamy na przedświąteczne wydanie naszego serwisu w obiektywie. Lubaczowscy twórcy ludowi, a także Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Lubaczów tradycyjnie już na kilka dni przed świętami wielkanocnymi zaprosiły na kiermasz swoich prac i produktów, umożliwiając tym samym lubaczowianom zaopatrzenie się na święta w domowe wypieki, wędliny czy też inne produkty potrzebne do wielkanocnego koszyczka. Proszę sobie wybrać. Ta jest ucierana, ta jest... Takie kiermasze to od kilku lat już lubaczowska tradycja. W weekend poprzedzający święta wielkanocne do straganów ze swoimi pracami zaprosili twórcy ludowi, zrzeszeni w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych Ziemi Lubaczowskiej. Artyści wystawili swoje prace, m.in. rzeźby, a także wielkanocne stroiki, ozdoby, serwetki i inne cuda. W Wielki Czwartek na płycie rynku stanęły z kolei i stoiska przygotowane przez Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Lubaczów. Gospodynie przyjechały do Lubaczowa z domowym chlebem, świątecznym wypiekami, wędlinami, chrzanem z ogródka czy podstawowym daniem na wielkanocnym stole – żurem. Dziś gościmy tutaj po raz 20. Organizujemy takie kiermasze zawsze przed świętami Bożego Narodzenia oraz świętami Wielkiej Nocy. Głównym organizatorem kiermaszu jest Urząd Gminy w Lubaczowie i Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Lubaczów. Nasze stowarzyszenie skupia 18 kół gospodyń wiejskich, które właśnie podczas takiego kiermaszu serwują wspaniałe kresowe przysmaki. Są to ciasta, ale także różnego rodzaju przekąski, takie wielkanocne, tak jak dzisiaj. Mamy zakwas do żurku, na którym panie będą gotowały barsz wielkanocny, ale także są wyroby mięsne. Są szyneczki, są kiełbaski swojskie do koszyczka oraz różnego rodzaju dekoracje świąteczne. Nasze Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich działa prężnie, bardzo prężnie, ponieważ przy tych wszystkich kiermaszach praktycznie wszystkie koła gospodyń wiejskich, które są w naszym stowarzyszeniu, biorą bardzo licznie udział. Produkty jak zwykle cieszyły się wielkim zainteresowaniem i bardzo szybko zniknęły ze stołów. Z inicjatywy Zdzisława Daraża, historyka i bibliotekarza, w sanatorium Bajka w Choryńcu-Zdroju odsłonięto niedawno zrekonstruowany portret marszałka Józefa Piłsudskiego. Oryginalny portret znajdował się w sanatorium przed II wojną światową i został zniszczony w 1939 roku. Zdzisław Daraż, publicysta, historyk i miłośnik ziemi lubaczowskiej, ufundował reprodukcję obrazu marszałka Józefa Piłsudskiego. Zrobił to, bo jeszcze bardzo dobrze pamięta moment wkroczenia wojsk sowieckich do Choryńca-Zdroju, a także zniszczenie przez nich portretu marszałka. Jeszcze do dzisiaj mam w oczach obraz niekończącego się węża wojsk bolszewickich wprowadzających się do Choryńca. Żołnierzy umieszczono w domu zdrojowym, dając im słomę za łóżka. Natomiast oficerowie zaczęli zabawiać się tym, że pocięli szablami obraz marszałka Józefa Piłsudskiego. No cóż, marszałek Piłsudski to przecież pogromca bolszewików pod Warszawą. Nienawiść do niego była ogromna. Ale przecież
nas Polaków szczególnie to dotykało. W związku z powyższym udało się, że ktoś z tego zamieszania całego, wśród tego śmiecia zachował fragmenty obrazu. Kiedy go otrzymałem, postanowiłem, że ten obraz będzie jednak reprodukowany. Zresztą sądzę, że to będzie wielka pamiątka, jak również to, że będzie tutaj on przebywał w pałacu, w którym przecież mieszkali właściciele zdrowia Zdroju Chorynickiego i najprawdopodobniej ten portret oni zakupili, czyli właściciele Domu Zdrowiowego w Chorynicu. Stąd też, jeżeli on trafił tutaj znowu w to miejsce, gdzie, w którym byli właścicielami, to jest najbardziej sensowne miejsce. Wielkie wzruszenie dzisiaj na mnie, no ale mamy to, o czym marzyłem. Portret wrócił na swoje miejsce. I chciałbym, aby ten portret napominał wszystkim, że nawet w tragicznych sytuacjach nic się nie kończy. Trzeba walczyć o to, ażeby przewracać paktom historycznym właściwą rangę. Jego marzeniem było dokonanie rekonstrukcji i odsłonięcie nowego portretu w imieniny marszałka. Inicjatywę poparła Barbara Kurkowska, dyrektor sanatorium Bajka, gdzie portret został odsłonięty. W uroczystości wzięli także udział wójt gminy Choryniec-Zdrój Robert Serkis i Dorota Chwalik, dyrektor szkoły podstawowej imienia marszałka Józefa Piłsudskiego wraz z delegacją uczniów oraz Janusz Urban, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Choryńcu-Zdroju. Przyjechali także przedstawiciele Związku Strzelec z Lubaczowa, którzy wraz z Choryńskim ZHP i szkołą imienia Piłsudskiego na uroczystość stawili się ze swoim sztandarem. Dwie ekipy, Ludowy Klub Sportowy Unia z Choryńca-Zdroju i Stowarzyszenie Gier Umysłowych Orzeł z Lubaczowa, reprezentowali Podkarpacie na rozegranych w ubiegłym tygodniu Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w warcabach klasycznych 64-polowych. Warcabiści spisali się na medal, a raczej na kilka medali. W ramach rozegranych w dniach od 16 do 20 marca w Lipnie koło Leszna Młodzieżowych Mistrzostw Polski w warcabach klasycznych 64-polowych zorganizowano 8 drużynowe Mistrzostwa Juniorów, 20 indywidualne Mistrzostwa Polski i 9 indywidualne Mistrzostwa Polski w grze błyskawicznej. I tak w 8 drużynowych Mistrzostwach Polski w kategorii juniorów do lat 10 ze srebrnym medalem wrócili zawodnicy Orła z Lubaczowa, Adrian Jaraput, Dawid Siteń i Maciej Ważny. W kategorii juniorek do lat 10 złoty medal wywalczyły Kinga Hulak i Wiktoria Węgrzyn z Choryńskiej Unii. W kategorii juniorek do lat 13 również zawodniczki Unii Konstancja Hulak i Klara Kornaga wróciły ze srebrnym medalem, a w kategorii juniorek do lat 16 srebrny medal wywalczyły Choryńczanki Klaudia Zaborniak i Angelika Żuk. W 20 indywidualnych Mistrzostwach Polski i 9 indywidualnych Mistrzostwach Polski w grze błyskawicznej w kategorii juniorek do lat 10 złoty medal mistrzostw i brązowy medal w grze błyskawicznej wywalczyła Kinga Hulak z Unii. Jej klubowa koleżanka Wiktoria Węgrzyn z zawodów wróciła z brązowym medalem Mistrzostw Polski. W kategorii juniorów do lat 10 brązowy medal mistrzostw zdobył Jakub Skibicki z Unii. W kategorii juniorek do lat 16 zawodniczka Unii Klaudia Zaborniak zdobyła brązowy medal Mistrzostw Polski i brązowy medal w grze błyskawicznej. W kategorii juniorów do lat 16 Jakub Gazda z Unii wrócił ze złotym medalem Mistrzostw Polski i złotym medalem w grze błyskawicznej. W kategorii juniorów do lat 19 Wiktor Nesterak z Unii zajął 4. miejsce na Mistrzostwach Polski i zdobył brązowy medal w grze błyskawicznej. A w kategorii juniorów do lat 23 Mateusz Piątek wywalczył złoty medal Mistrzostw Polski i srebrny medal Mistrzostw w grze błyskawicznej. A już wkrótce, w dniach od 6 do 10 kwietnia, Choryniec-Zdrój będzie gospodarzem 34. Mistrzostw Polski Juniorów w warcabach stupolowych. Patronat nad imprezą sprawuje Ministerstwo Sportu i Turystyki, Marszałek Województwa Podkarpackiego i Wojewoda Podkarpacki. Zapraszamy wszystkich warcabistów na Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w warcabach stupolowych do Choryńca-Zdroju
dnia od 6 kwietnia do 10 kwietnia 2016 roku. Pierwsza część Misterium została wystawiona w Parku Miejskim w Cieszanowie. Tutaj młodzież odegrała kluczowe sceny od modlitwy w Ogrójcu Pana Jezusa po sąd u Piłata. Następnie Droga Krzyżowa przeszła ulicą Mickiewicza w stronę Nowego Sioła i tam odegrano scenę ukrzyżowania. Misterium Męki Pańskiej to w Cieszanowie już tradycja, którą młodzi chcą kontynuować, by co roku odkrywać nowe przesłanie płynące z Misterium, a także skupiać ludzi w każdym wieku. 22 marca w Zespole Placówek imienia Jana Pawła II w Lubaczowie otwarto wystawę Magiczny Świat Ceramiki. Prace, które na niej pokazano, zostały wykonane przez uczniów i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego podczas zajęć rewalidacyjnych z artterapii, zajęć pozalekcyjnych w internacie i innych zajęć artystycznych. Przy okazji wystawy o ceramice opowiedział historyk sztuki, kustosz Muzeum Kresów w Lubaczowie Janusz Mazur. Podczas imprezy zaprezentowano także krótki film pokazujący wesoły charakter pracy z gliną. Podczas wystawy można było też skosztować wielkanocnych słodkości przygotowanych w pracowni gospodarstwa domowego szkoły przysposabiającej do pracy. Parafia Świętego Stanisława w Lubaczowie kolejny raz przyłączyła się do Nocy Konfesjonałów. I tak w piątek 25 marca od północy do 8 godziny w sobotę rano będzie można skorzystać ze spowiedzi. Kampania Noc Konfesjonałów ma zwrócić uwagę na duchowy wymiar świąt wielkanocnych, a także sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania. Noc to także wyjście naprzeciw zabieganym i zapracowanym, którzy wcześniej nie mieli czasu na spowiedź. Miejski Dom Kultury w Lubaczowie i Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie zapraszają do udziału w prezentacjach tanecznych Solo Dance 2016, które odbędą się 15 kwietnia w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie. Zgłoszenia przyjmowane są do 11 kwietnia, a szczegóły, karta zgłoszeniowa i regulamin na stronach powiatu www.lubaczow.powiat.pl i Miejskiego Domu Kultury www.mdk.lubaczow.pl. Zespół szkół w Oleszycach zaprasza gimnazjalistów i ich rodziców na dzień otwarty szkoły 1 kwietnia. W tym dniu będzie można obejrzeć bazę dydaktyczną szkoły i zobaczyć, w jakich warunkach zdobywają wiedzę i umiejętności jej uczniowie. Gimnazjaliści będą mogli obejrzeć pracownie szkolne i symulacyjne, internat, a także warsztaty szkolne ze sprzętem rolniczo-leśnym. Nauczyciele i uczniowie szkoły odpowiedzą na pytania, poinformują, jakie dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje można zdobyć w zespole szkół oraz przedstawią firmy, w których uczniowie odbywają praktyki krajowe i zagraniczne. Dla gimnazjalistów przygotowano także specjalne pokazy działania sprzętu i urządzeń. Miejski Dom Kultury w Lubaczowie zaprasza na wystawę fotograficzną przedstawiającą scenografię ze spektakli Jarosława Figury z Lublina, aktora sceny plastycznej KUL, polonisty, scenografa i reżysera. Wystawa czynna jest w holu Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie, a spotkanie z autorem prac odbędzie się w dniach 21-22 kwietnia w ramach 21 dziecięcego i 15 gimnazjalnego konkursu recytatorskiego powiatu lubaczowskiego. Miejski Dom Kultury w Lubaczowie serdecznie zaprasza do udziału dzieci i młodzież. Kartę zgłoszeniową i regulamin można znaleźć na stronie Domu Kultury pod adresem www.mdk.lubaczow.pl. Tam także biogram autora zdjęć wystawy. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z upośledzeniem umysłowym koło w Jarosławiu, a także wychowankowie i terapeuci Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Oleszycach zapraszają 12 kwietnia na dzień otwarty. W tym dniu będzie można spotkać się z zespołem specjalistów pracujących z wychowankami, wziąć udział w zajęciach zespołowych, zajęciach praktycznych w pracowniach ceramicznej i podpałki ekologicznej Kalumet, a także w zajęciach indywidualnych z zakresu rehabilitacji ruchowej, integracji sensorycznej i terapii logopedycznej. Terapeuci zaprezentują też placówkę i metody, które wykorzystują w terapii, a także pracę swoich wychowanków. To wszystkie wiadomości na dziś. Życzymy Państwu spokojnych, rodzinnych i ciepłych, zbliżających się świąt wielkanocnych. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Serwis sponsorują autoryzowana stacja naprawy pojazdów Autotest w Lubaczowie. Naprawimy, zatankujemy, umyjemy wszystko szybko, tanio i profesjonalnie.
Serwis sponsoruje stacja kontroli pojazdów w Oleszycach Stanisław Mrówka, oferująca przeglądy techniczne m.in. pojazdów samochodowych do 3,5 tony, motocykli i ciągników rolniczych. Sponsorem serwisu w obiektywie jest firma handlowo-usługowa Ryszard Czajkowski, dostawca najtańszego paliwa dla rolników i przedsiębiorców z dostawą do domu.